Często zarzucano Chopinowi dziwną, dwoistą osobowość. A on tylko próbował za parawanem dystyngowanego milczenia ukryć swoje prawdziwe cierpienie i osamotnienie daleko od Polski. Przekładnią jego prawdziwych myśli i uczuć był fortepian. Jego muzyka posiadała wartości czystej sztuki, oswobodzona z niewoli kształtu, przekroczyła bramy kultury uniwersalnej. Kiedy francuscy przyjaciele Fryderyka pragnęli zrozumieć źródło smutku i melancholii znajdujące się w jego muzyce, odpowiadał, że to żal, który nigdy go nie opuszcza. Żal. Niezrozumiałe tu słowo. O dziwnej wieloznaczności, jeszcze dziwniejszej filozofii. Żal. Słowo, które tak często powtarzał, jak gdyby jego ucho spragnione było tego dźwięku. Słowo, w którym zamyka się cały wachlarz uczuć, od ogromnej przykrości do nienawiści. Pewnego dnia zdarzyła się rzecz dziwna. Na spotkaniu polskiej emigracji pewien poeta, dość mierny i jak niektórzy uważali nawet zazdrosny, zarecytował fragment wiersza poświęconego Mickiewiczowi. W wierszu tym wyrażał równocześnie uwielbienie, jak i ubolewanie, które nie było zresztą niesmaczne, nad wyższością tego wielkiego poety. Był to jak gdyby hołd i zarzut pod jego adresem. Ponury Mickiewicz, obojętny tak na jedno, jak i na drugie, podniósł się i zaimprowizował odpowiedź, a raczej wygłosił wykład wierszem, wywołując na słuchaczach nadzwyczajne wrażenie. Nikt nie mógł powiedzieć, co się naprawdę wydarzyło i każdy z obecnych zachował inne wspomnienie. Jedni mówili, że mówił 5 minut, inni, że godzinę. Jedno jest pewne, że przemawiał tak pięknie i mówił o tak cudownych sprawach, że słuchacze popadli w ogólny trans. Słychać było krzyki i płacze. Wielu wpadło w histerię. Inni nie mogli spać całą noc. Hrabia Plater po powrocie do domu był w takim stanie egzaltacji, że żona jego przeraziła się i myślała, że zwariował. Hrabia starał się jak mógł powtórzyć, oczywiście nie improwizacją Mickiewicza, ponieważ nikt nie był w stanie jej otworzyć, lecz wrażenie, jakie pozostawiły słowa poety. Nagle hrabina Plater znalazła się w tym samym stanie duszy, co jej mąż. Zaczęła płakać, modlić się i bełkotać. I oto wszyscy zrozumieli, że w tym wielkim człowieku jest coś nadludzkiego, że posiada natchnienie proroka. A ich przekonanie było tak silne, że nie zdziwiłabym się, gdyby pewnego ranka ujrzeli w nim Boga. Chopin i Mickiewicz, choć zawsze otoczeni gronem wielbicielek, nie zaznali szczęścia w miłości. Młodzieńcza miłość Fryderyka do Konstancji Gładkowskiej, młodej śpiewaczki, zerwane zaręczyny z Marią Wodzińską, pozostawiły na zawsze uczucie goryczy. Ciszę życia uczuciowego przerwie nieustający krzyk George Sand: kochać i być kochaną. To prawdziwe szczęście, to prawdziwy raj. Biedny Chopin, pisał Krasiński. Wosk dotknął ognia spod ziemi, ognia z piekieł i stopniał. Wszyscy, co tylko się jej dotknęli, skończyli na przekleństwie. Umysł jej jest logiką wspaniałą, ale czyny kaprysem. I ten stenio muzyczny dziś kaprysem jej. Tak na nim położyła palce, jak on zwykł je kłaść na fortepian, gdy przelotną fantazję chce klawiszom narzucić. Tymczasem w 1840 roku książę Adam Czartoryski powraca na arenę polityczną. Jednym z jego wielkich sukcesów stanie się otwarcie Katedry Języków i Kultur Słowiańskich w Collège de France. Dzięki wpływom księcia Adam Mickiewicz zostaje mianowany pierwszym profesorem tej katedry.
22 grudnia 1840 roku w wypełnionym po brzegi amfiteatrze, w religijnym niemal uniesieniu, słuchają pierwszej prelekcji poety George Sand, Chopin i Liszt. Jestem cudzoziemcem, panowie, a tymczasem muszę wyrazić moje uczucia w języku, który nie ma nic wspólnego z tym, który jest codziennym organem mojego myślenia. Celem moich wykładów jest przybliżenie dzieła sztuki czy literatury i przelanie w duszę słuchaczy entuzjazmu, który mnie ogarnia. Aby zapalić tę iskrę w duszy słuchaczy, muszę przekazać im tajemnicę dzieła sztuki, jego prawdziwą, sekretną duszę, twórczymi słowami. Czy cudzoziemiec może tego dokonać? Każda publikacja pana jest wydarzeniem w mym życiu. Pański wschód oświetla mój zachód nieoczekiwanymi blaskami. Entuzjastycznie napisze Jules Michelet. Niestety, tęczę tych blasków Mickiewicz zacznie dopełniać coraz silniejszymi powiązaniami z mistycyzmem Towieńskiego. Jego prelekcje o mocnym podłożu teologiczno-politycznym zaniepokoją władze francuskie i wykłady poety zostają zawieszone. Z początkiem 1845 roku stosunki między George Sand i Chopinem pogarszają się. Moje serce było rozbite przekonaniem, że gdyby nieszczęście nie sprowadziło George Sand, Fryderyk mógłby dożyć wieku cherubiniego. Jego delikatne zdrowie pogarszało się z dnia na dzień. Przyjaciele Fryderyka organizują mu koncert w sali Pleyela, nie wiedząc, że będzie to ostatni koncert artysty we Francji. Ci, co usłyszeli Chopina, pisał Georges Mathias, jeden z jego uczniów, mogą powiedzieć, że nigdy dotąd niczego wspanialszego nie usłyszeli. Ten człowiek był porywający. Instrument brzmiał nierealnymi kolorami i istniał wyłącznie dzięki jego palcom.
22 lutego w Paryżu wybucha rewolucja. Robotnicy, studenci, bezrobotni szli w kierunku Izby Deputowanych i Pałacu Tuileries. Na placu Concorde doszło do krwawych starć z policją. Ludwik Filip abdykował i powstał tymczasowy rząd z poetą Lamartinem na czele. Zaczynała się wiosna ludów i wraz z nią nadzieja na lepszą Polskę, Europę, ludzkość, tak upragnione i wymarzone przez Mickiewicza. Dzięki dyskretnej pomocy przyjaciół księcia Adama Czartoryskiego powstaje gazeta zatytułowana Trybuna Ludów. Naczelnym redaktorem mianowany będzie Adam Mickiewicz. W maju wybory wygrał Ludwik Napoleon. Trybuna Ludów, znana ze swoich radykalnych poglądów, zostaje zamknięta. Chopin pragnął uciec z Paryża, uciec od wspomnień, potęgującej się choroby, od ciężkiej atmosfery miasta, w końcu uciec od braku inspiracji. Okazją stanie się zaproszenie byłej uczennicy i wielbicielki Jeanne Sterling. Fryderyk wyjeżdża na 7-miesięczne występy po Anglii i Szkocji. Pewnego dnia, pisał do mnie Fryderyk, kiedy w gronie przyjaciół angielskich grałem moją sonatę bemol, zdarzyła mi się niezwykła przygoda. Miałem zacząć marsza, gdy nagle ujrzałem wyłaniające się znad współotwartego pudła fortepianu przeklęte widziadła, które pewnego ponurego wieczoru ukazały mi się w Chartreuse. Thank you.
z Anglii otrzymywałem od Fryderyka coraz to bardziej przygnębiające mi wiadomości. Słabszy się czuję. Nic nie mogę komponować. Nie tyle dla braku chęci, jak dla fizycznych przeszkód, bo się tłukę co tydzień po innej gałęzi. A cóż mam robić? Całe rano na przykład aż do drugiej jestem do niczego. A potem jak się ubiorę, wszystko mnie żenuje. I tak dyszę aż do obiadu, po którym 2 godziny trzeba siedzieć z mężczyznami u stołu i patrzeć, co mówią, i słuchać, jak piją. Znudzony na śmierć idę do salonu, gdzie trzeba całej siły duszy, żeby siebie trochę ożywić, bo w ten czas zwykle ciekawi mnie słyszeć. Potem odnosi mnie po schodach mój poczciwy Daniel do sypialnego pokoju. Rozbiera, kładzie, zostawia świece i wolno mi dyszeć i marzyć aż do rana. W powrocie Fryderyka do Paryża wiosną z okien Square d'Orléans dochodziły dźwięki mazurka F-moll, ale powoli życie kompozytora wypełniła cisza. W swoim nowym mieszkaniu przy ulicy Chaillot jedynym zajęciem był czasami spacer od okna do okna. Siedzę w salonie, pisał do siostry, i admiruję mój widok na cały Paryż. Wieżę, Tuileries, izbę, Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Étienne-du-Mont, Notre-Dame, Panthéon, Saint-Sulpice, Val-de-Grâce, Invalides, z 5 okien i same ogrody między nami. Cierpień i dużych problemów finansowych, Fryderyk nie przestaje snuć wciąż nowych projektów. Otoczony polskimi i francuskimi przyjaciółmi, w swoim mieszkaniu przy placu Vendôme przeżywa ostatnie gorące lato swego życia. Raz po raz zdawało się wszystkim, że już się kończy jego męczarnia, że za chwilę przestanie jęczeć. Tak upłynęła godzina. Wreszcie ustały cierpienia. Oddech stał się spokojniejszy, a nawet tak spokojny, iż myślano, że to już koniec. Wtedy to doktor Cruveillet, który wraz z drugim lekarzem nie odstępował od łoża, wziął zapaloną świecę. Prawie nią dotknął poczerniałej twarzy artysty, a przypatrzywszy mu się uważnie, oświadczył zgromadzonym, że zmysły i mózg już przestały działać. A jednak mylił się i tym razem jeszcze, bo skoro zapytał Chopina, czy bardzo cierpi, usłyszał krótką, ale sensowną odpowiedź. Już nie.
Warszawa, 1863 roku. W stolicy wybucha nowe powstanie przeciwko władzom carskim. 16 marca, po nieudanym zamachu na rosyjskiego dygnitarza, zaczynają się represje. Policja carska wkracza do Pałacu Zamojskich i wyrzuca z okna fortepian Chopina. Instrument rozbija się na bruku, ciężką kakofonią dźwięków. Tak jak tysiące przeznaczeń polskich, rozsianych po obcej ziemi.